Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Dodge Miner 2. No i cóż, dzisiaj udamy się na ostatnią planetę, jaka jest dostępna w drugiej części właśnie Dodge Minera, czyli na Jupiter. Jeżeli graliście w pierwszą część, to wiecie, że no jest to taka swego rodzaju nowość, ponieważ w pierwszej części tej planety, jaką jest Jupiter, nie było. Jest to oczywiście Jowisz. No i cóż, podróż na Jupiter będzie nas kosztowała 50 milionów, a ja aktualnie mam tych milionów 800, także no troszeczkę się tutaj zagalopowałem. Generalnie również uzbierałem 6 tych takich rzadkich diamencików, także wydaje mi się, że kupimy sobie jeszcze dzisiaj, myślę, że jakiś najdroższy upgrade, jaki znajdę, no to po prostu kupimy go właśnie za te diamenciki, bo wydaje mi się, że bez sensu jest po prostu, abym je też nie wiadomo jak bardzo gromadził, ponieważ no i tak podejrzewam, że ten odcinek będzie chcąc nie chcąc jednym z ostatnich, ponieważ no po Jupiterze no nic dalej w tej grze chwilowo nie ma. Cóż, no nie ukrywam, że liczę, że twórcy albo twórca, ponieważ jeśli się nie mylę, to tę grę robi jedna osoba, że będzie ją dalej rozwijał i że będziemy mogli sobie troszeczkę więcej odcinków nagrać. No ale dobra, już bez zbędnego przedłużania lecimy sobie na Jupiter. Ogólnie, żeby odblokować możliwość kupna tej rakiety, musicie najpierw kupić sobie ten głośnik, ten tutaj, który teraz widzicie na ekranie, którym teraz macham wam tutaj na ekranie. No i jak kupicie ten głośniczek, no to macie możliwość lecenia na Jupiter. Ale dobra, ja już nie przedłużam, jeszcze tylko dodam, że mam 32 tysiące DPS-u, także myślę, że również jest to dosyć spoko wynik. Zajrzę jeszcze na podgląd, czy wszystko się dobrze nagrywa, bo szkoda by było, gdyby się tak ważne dla nas wydarzenie oczywiście nie nagrywało. Okej, wszystko się nagrywa, wam oczywiście wyciszyło na chwilkę grę. Tak jak mówię, to jest, mówię już o tym problemie na kilku odcinkach, po prostu, że jak włączam podgląd, to gra się z niewyjaśnionych powodów wycisza. Dobra, już nie przedłużamy i lecimy na Jupiter. Kupujemy rakietę, no i zobaczymy, co nas tam czeka. Jest to, tak jak mówię, jest to nowa planeta w pierwszej części Dodge Minera tej planety nie było. No i cóż, fajnie, że uzbierałem tyle tych milionów, ponieważ od razu na tym Jupiterze możemy sobie coś kupić. Co tu mamy? Cloud Base. Możemy sobie kupić chmurkową bazę, także kupmy może z 5 takich baz. Wydamy na to 134 miliony, także troszeczkę wydaliśmy. Okej, tutaj coś... Dodge Intelligence Agency, super, świetnie, zamykamy to, to nas jakoś zbytnio nie interesuje. Wow, tę chmurkę strasznie szybko się niszczy, to jest na pewno niewątpliwy plus, że ją się strasznie szybko niszczy, ponieważ szybciej będziemy mieli dostęp do jakiejś paczki. Zobaczymy, co nam z niej wypadnie. O, wypadł nam diamencik. Tych diamencików mam już 7, to jest naprawdę, naprawdę sporo. Wow, tutaj możemy... O, coming soon. Zobaczcie, tutaj możemy jakby odebrać taką krótkofalówkę, ale to jeszcze z tego co widzę aktualnie nie możemy wejść z nią w żadną konkretną interakcję. No i cóż, ufajmy, że faktycznie coś tutaj nam, jakaś tutaj interakcja nam w najbliższym czasie dojdzie. Ogólnie, co nam się tu pojawiło? Oczywiście klasycznie pieski z kilofami. Jeden jest za milion, no to kupmy takich z 10. Kupmy takich z 10, może jakieś upgrade'y nam się tu ciekawe odblokują. Wow, aż za 10 takich piesków aż DPS skoczył mi aż o 1000. Nie zwróciłem uwagi, jak to podskoczyło w przypadku baz. Kupię więc jeszcze jedną bazę. Jedna baza daje nam 125 DPS-u. Także naprawdę, naprawdę w sumie spoko. Co my tu mamy? Dodge Star. To tak widzę, taka trochę parodia Gwiazdy Śmierci, mam wrażenie. Za 9... Wow, to nas będzie kosztowało 999 999 999, także czuję, że no tyle hajsiku jeszcze do tej pory nie miałem. Ciekaw jestem, ile to, czy to faktycznie się aż tak opłaca kupować, ile to mi doda DPS-u. No cóż, rakiety na kolejną planetę nie mamy, także Jupiter jest niestety ostatnią planetą. Co nam tu wypadło? Jakaś kapsuła. A co w tej kapsule będziemy mieli ciekawego? Nowy kilof, no i to jest definitywnie dużo lepszy kilof od tego, jaki mam aktualnie. 11 tysięcy obrażeń i plus 27 znaczy obrażeń. 11 tysięcy, no wiecie, wydobywa za jednym uderzeniem i plus 27% szansy na krytyka. Także jak najbardziej jestem chętny, żeby sobie taki kilof nabyć, ponieważ teraz tak widzicie, jak
jak pierdzielniemy cios krytyczny, to bijemy za 28 tysięcy. Co my tu znaleźliśmy? Plus 21% helper DPS. O, to jest super sprawa. Ogólnie przyznam się szczerze, że właśnie z tych skrzynek, poza oczywiście killoffami, jedne z najlepszych rzeczy, jakie mogą wypadać, to są właśnie te, które dodają wam tego helper DPS, ponieważ to wam dodaje, no zobaczcie, to mi dodało plus 2400 DPS-u, także to jest naprawdę, spora ilość, więc zawsze jak coś takiego dostaję, to no nie ukrywam, że jest to fajna kwestia. Ogólnie dajcie mi znać, czy chcielibyście właśnie taki z Dodge Minera odcinek, który będzie swoistym podsumowaniem, ponieważ tak jak mówię, no nie ukrywam, że po tym materiale będzie troszeczkę przestój, jeśli chodzi o te odcinki z Dodge Minera 2, ponieważ no nie będę miał wam zbytnio co pokazać, tak? Wow, co my tu mamy? Co to jest w ogóle plus 6 Freedom? Ja sobie tego na razie nie będę ubierał, ponieważ nie dodają szansy na krytyczny cios. Ja aktualnie mam 45% szans na krytyka. Nie jest to dużo, ale myślę, że jest to spoko. Szansa. Ogólnie najwięcej chyba miałem 80%, nie wiem, coś koło tego. No ale tutaj wiecie, trzeba uwzględnić, że zobaczmy, mój poprzedni kill-off bił 4000, tak? Bił 4000, znaczy nie, ja używałem tego. O, używałem tego, ten mi dodawał na przykład 46% na krytyka, no ale wiecie, krytyk mi mnoży, nazwijmy to ten damage, chociaż to nie są obrażenia, tylko no liczbę tego, ile wydobywam. Mnoży mi razy 2,5. No to wiecie, z 3600 razy 2,5 to i tak nie dorówna. To i tak nie jest 11 tysięcy, tak? Czyli ten bije normalnie tyle, ile ten bije na krytyku. Także opłaca mi się brać ten. Także opłaca mi się grać właśnie z tym kill-offem. No i dodatkowo wiecie, jak on walnie krytyka, to widzicie, za 28 tysięcy. Ogólnie chciałem podziękować osobie, która mi napisała w komentarzu, że spacją można również klikać, bo naprawdę jest to pomocne, ponieważ jak myszką klikamy, myszką wprawdzie klika się, przyznam się, o tu mam jakąś złotą chmurę w ogóle, myszką przyznam się wam szczerze, że klika się szybciej, ale na przykład wiecie, jak klikam sobie spacją, to jednocześnie mogę kupować jakieś upgrade'y czy coś w tym stylu. A właśnie, upgrade'y, miałem sprawdzić, co nam tu takiego ciekawego doszło. Za 35 milionów ulepszenie do piesków. Okej, kupuję jak najbardziej, ponieważ no 35 milionów to nie jest jakoś mega dużo. Co mamy w tej... Wow, 13 tysięcy, jakiś świder w ogóle. 13 tysięcy plus 34%, wow. Co mi dawało to wow? Muszę sprawdzić. Tam było napisane, ale... Wow, improve stats on new loot. Okej, o to jest fajne. A spróbujmy, weźmy sobie ten młotek i zobaczymy... Wow, jak on walnie krytyka, to bijemy za 33 tysiące. No ale tutaj ta szansa na cios krytyczny jest dużo, dużo mniejsza. Kupmy to ulepszenie do tych naszych baz. No i może kupmy troszeczkę piesków. Skoro kupiliśmy do nich ulepszenie, no to dlaczego mielibyśmy nie kupić ich troszeczkę więcej? Kupmy tak, żebyśmy mieli 15 tych piesków. Bardzo fajnie. 5 tych psiaków dało mi plus 600 do DPS-u, także tak jak widzicie, mam już 37700, niedługo będę miał 38. Co kryje się w kolejnej kapsule? Dogecoins. Powiem wam, w tych kapsułach kryje się troszeczkę mniej hajsu niż w tych, jakie ja znajdowałem na Marsie. Tak mi się wydaje, że na Marsie, w skrzynkach, które miałem na Marsie, znajdowałem troszeczkę więcej hajsu, tak mi się wydaje. No ale może to wynikać z faktu, że one dużo rzadziej wypadają. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jakbym chciał zdobyć skrzynkę na Marsie. Wow, tu mamy jakiś topór. Ten jest definitywnie najlepszy. Dodaje mi krytyka. Ma taki sam damage jak ten świder, ale dodaje mi plus 34% szansy na krytyka. Także zobaczcie, bije praktycznie, no... Często dość pojawia się tutaj ten cios za 34 tysiące, także no to już jest naprawdę, naprawdę dużo. Dobra, kupmy sobie, no i kolejna kapsuła, naprawdę dużo nam tego wypada. O, 2 miliony, 2 miliony to już jest tyle, ile ja mniej więcej na Marsie dostaję właśnie z tych kapsuł. Ogólnie to wam pokażę, ponieważ na tym Jupiterze faktycznie dużo szybciej jakby rozwala się te, nazwijmy to, rudy, chociaż tak naprawdę na Marsie rozwalamy rudy, na Jupiterze rozwalamy bardziej chmury, ale zobaczcie, jak to wolno idzie na Marsie, widzicie? Naprawdę ciężko jest tutaj ten kamyczek rozwalić, jest to naprawdę czasochłonne, ale przyznam się szczerze, że potrafią tu wypaść naprawdę, naprawdę fajne rzeczy. Na Ziemi na przykład, na każdej planecie wydaje mi się, że jest troszeczkę inaczej. Na Ziemi jest troszeczkę szybciej niż na Marsie. No i wolniej jest chyba właśnie na Marsie to rozwalanie tych rud. W ogóle patrzcie, na Ziemi mam już 80 tych podstawowych psiaków.
60 tych takich latających z jetpackami, cokolwiek to jest, 55 kotków, 30 rakiet i 5 tych samochodów, tych Flying Time Machine. To mam ich, znaczy nie 50, powiedziałem chyba 50, mam ich 5. Wow, i odblokował mi się ten spodek, a to tego spodka nie widziałem. I kosztuje nas aż 9 miliardów. Prawie 10 miliardów, więc no prędko raczej tego nie odblokujemy. Ogólnie właśnie wydaje mi się, że będzie jeszcze kolejny odcinek z Dodge Minera, bo chciałbym wam pokazać, ile dodają właśnie te najdroższe rzeczy, także na pewno to się pojawi. No ale no nie chcę wam tu za wiele obiecać, ponieważ na pewno będzie w tych odcineczkach malutki przestój. No bo najzwyczajniej w świecie już nic więcej wam do pokazania w tej grze mieć nie będę. Oczywiście będę sobie gdzieś tam w to pogrywał, żeby właśnie pokazać wam jeszcze te najdroższe tutaj jakby budynki, no ale no tak jak mówię, już nie będą to odcinki z taką dużą częstotliwością, co przyznam się szczerze, troszeczkę... O, patrzcie, aż 8 milionów dogecoinów nam wypadło. Przyznam się wam szczerze, że troszeczkę szkoda, ponieważ w grę gra mi się naprawdę super, a dodatkowo widzę, że wam się super ogląda, także po ocenach, po wyświetleniach, po komentarzach, także no naprawdę szkoda. Naprawdę szkoda, wow, co nam tu wypadło? Milion i co jest w paczuszce? 8,5 miliona. Także nie ma tu już żadnych ulepszeń. Jakie ulepszenia my właśnie mamy na ziemi? Za 72 tysiące, znaczy za 72 tysiące chciałbym. Za 72 miliony ulepszenia do tych samochodów, tylko właściwie do tych maszyn czasu, tylko to mi się średnio opłaca, bo mam tylko 3 takie samochodziki, więc no tak średnio mi się to opłaca. To jest dość spoko. Za pół miliarda, a co ja mam na księżycu? Bo wiecie, zastanawiam się po prostu, co kupić za te diamenciki, tak? Bo jestem zdecydowany, że chcę kupić to jakieś ulepszenie właśnie za te diamenciki, ponieważ jakby na to nie patrzeć, no tak jak mówię, mam ich już 7. Ogólnie to miałem tak, że 2 mi wypadły ze skrzynki, którą po prostu znalazłem, nie wiem, na księżycu, na Marsie, na Ziemi, nie pamiętam gdzie, ale wypadły mi ze skrzynki, 2 nie, że z rudy, tylko po prostu znalazłem skrzynkę, otworzyłem i wypadły mi 2 diamenciki i zaraz potem zdobyłem kolejną i wypadły znowu 2. I wiecie, no trochę śmiesznie, bo tak jak mówię, niektórzy to mi piszą, że im nie, przez cały czas jak grali, wypadły tylko 2, a ja ich mam już 7, więc naprawdę spoko. O, tu widzę, że mogę kupić Dodge Gate, jest to jakiś, jest to najdroższy budynek na Księżycu, no ale na razie nie będę kupował, na razie nie będziemy tego kupowali. Kupię troszeczkę tych baz księżycowych, ponieważ nie są one takie drogie. Może do 40 milionów, no niech będzie już, znaczy do 40, 14 milionów chyba teraz wydam? Nie, chyba trochę więcej. Tak, na pewno więcej niż 14 milionów. 14 milionów to jedna taka baza może mnie kosztować. Zobaczmy, ile nam to doda DPS-u. Pyk. 500 DPS-u, super. No i przy okazji otworzymy sobie skrzynkę. A w skrzynce? Co będzie w skrzynce? Wow. To jest definitywnie najlepszy toporek, jaki do tej pory mieliśmy. Prawie 14 tysięcy obrażeń. No i 48% szans na krytyka, co ogólnie powoduje, że mam teraz szansę na cios krytyczny. Gdzie my to mamy? 66%, także tak naprawdę większość moich ciosów będzie ciosami krytycznymi. Także naprawdę spoko. Kupię sobie jeszcze może 10 rakiet na Mars, znaczy 10, 5 rakiet na Marsa, tak aby mieć tych rakiet 10. Ogólnie mam wrażenie, że warto sobie właśnie tak kupować. Po pierwsze, warto sobie tak dokupywać właśnie różne rzeczy. Po pierwsze dlatego, że dodaje wam to, wiadomo, DPS-u. A po drugie, że mam wrażenie, że niektóre ulepszenia możecie znaleźć na przykład dopiero kiedy będziecie mieli powiedzmy 15 piesków albo 15 baz księżycowych, tak? Nie wiem, czy to tak działa, ale nie wykluczam takiej możliwości. Na pewno nie mogę znaleźć ulepszenia do tej szóstej tutaj budowli, jeżeli nie kupię ani jednej, tak? To tutaj chociażby te pieski wszystkie trzy szukające bardzo się starały, to nie znajdą mi żadnego ulepszenia, ponieważ najzwyczajniej w świecie nie mogą mi znaleźć ulepszenia do budowli, której jeszcze nie kupiłem, a przynajmniej tak mi się wydaje, że tak to działa. Kupmy może taką jedną, co? No dobra, kupimy sobie, tak to wygląda trochę jak opona. Kupmy, zobaczmy ile mi to da. 194 DPS-u, także nie powala. O, mamy takiego pieska, tutaj pojawia się w tej bramie. W tej bramie czasowej, nie wiem co to jest. Jakaś brama, bo w nazwie ma gate. W każdym razie, no i zobaczymy. Wydaje mi się, że to jest kwestia czasu, żeby tutaj nam się jakiś upgrade właśnie do tej bramki pojawił. Ale dobra, wróć. Nie, jeszcze chcę polecieć na Marsa, ponieważ szukam tego najdroższego upgrade'u, tak aby go po prostu nie kupować go za Dogecoiny, a kupić go po prostu za diamenciki.
to najdroższym upgrade'em był definitywnie ten na ziemi, bo kosztował mnie 500 000 000, ten kosztuje mnie 400 milionów, także no lecimy na ziemię. Mi to chyba idzie na rękę, ponieważ na ziemi mam... ten upgrade na ziemi chyba tyczy rakiet. Rakiet na księżyc. Znaczy rakiet, no rakiet, no tak, rakiet. Tyczy rakiet, a tych rakiet mam 30, także myślę, że sporo mi da. No zobaczmy, kupujemy. Plus 800 do DPS-u. No nie powala, ale wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Wydaje mi się, że nie jest najgorzej. Dokupmy może troszeczkę tych rakiet. Tak za 50 milionów będzie ok. Pyk. Plus 412, świetnie. Plus 412 to nam daje. To powoduje, że już mamy ogólnie, słuchajcie, 40 tysięcy DPS-u. Także naprawdę, naprawdę przyzwoita liczba. No ale dobra, bo latam po innych planetach. Zamiast skupić się na tej, która... jakby, której tyczy się... Stop, jeszcze raz. Zamiast skupić się na tej planecie, o której miał być ten odcinek, czyli na ostatniej, czyli na Jupiterze, tam sobie myślę, że pofarmimy sobie troszeczkę te kapsuły, wiecie? Bo w tych kapsułach, no tak jak mówię, zobaczcie, no jak szybko tutaj można rozwalić te chmurki, no nie ma w tym sobie nic dziwnego, bo jakby na to nie patrzeć, kopiemy jakimś wielkim kill-offem w chmurę. Ale w każdym razie bardzo, bardzo szybko można te chmurki rozwalać, a z tego co widzę, no z każdej wypada nam jedna kapsuła, tak? Z każdej wypada nam kapsuła albo chociaż dużo hajsu, więc wydaje mi się, że to się nam chwilowo najbardziej opłaca. Kupię jeszcze to, niech będzie jakiś statek, cokolwiek to jest. Okej, okay, mamy znowu kapsułę, docz końcy. No 2 miliony to mnie nie powala, biorąc pod uwagę, że... O, kolejna kapsuła. Biorąc pod uwagę, że tych milionów mam 247, to wiecie, 2 miliony. 2 miliony w jedną czy w drugą, to aż takiej dużej różnicy mi to nie robi. Ale zawsze coś. Kupię sobie również tę budkę. Kupię po jednej, wiecie, po jednym ze wszystkiego. Pyk, tutaj psiaka. Jejku, ten psiak kosztuje mnie aż 40 milionów, a ta budka 63 miliony. Ło, to raczej zbyt prędko nie będę tutaj nic kupował. W sensie nie będę raczej więcej tych piesków ani tej budki na razie kupował, ponieważ no jest to na... najzwyczajniej w świecie dla mnie zbyt drogie. Możemy kupić psiaki. Psiaki są zawsze tutaj, z tego co zauważyłem, psiaki są zawsze najtańsze, pyk. A dodają naprawdę sporo, bo 5 psiaków, chyba kupiłem 5, dodało mi 600 DPS-u, także naprawdę, naprawdę fajnie. Niestety nie ma żadnych upgrade'ów. Mogę kupić, o wiem, tam miałem taki upgrade, chyba na ziemi, za 72 tysiące. On chyba był na ziemi, za 72, znaczy nie 72 tysiące, tylko 72 miliony. To na niego mógłbym sobie pozwolić. Kurde, niby często wypadają tu te kapsuły, ale wypadają one z tym. Wypadają one z hajsikiem. A tego hajsu, no wiecie, żeby go chociaż było po 10 milionów. Powiedzmy, to było całkiem spoko. A tymczasem tego hajsiku zbyt dużo nie jest, bo wypadają... No w tych kapsułach mamy, z tego co zauważyłem, po 2 miliony. No ale może nam wypadnie jakiś fajny toporek. Może jeszcze jakiś lepszy jest. Może jeszcze jakiś lepszy jest. 5 milionów, o, dużo lepiej. 5 milionów to już jakby jak najbardziej jestem zadowolony. O, mamy nowy upgrade. Tego nam było potrzeba. Oj, tak średnio. 65 milionów za upgrade do pieska, którego mamy tylko jednego. No to jest taki średni deal, bym powiedział. Na razie tego nie będę kupował. W ogóle to mogę kupić max jeszcze tylko jednego tego pieska, jeżeli chcę kupić ten upgrade. Nie, bo mam 120 milionów, ten piesek kosztuje mnie 40 milionów, plus 65 milionów, to nam daje 105 milionów, więc już nic więcej nie kupię. Na pewno kolejnego nie kupię, ponieważ kolejny kosztowałby mnie, no, ponad 40 milionów, tak? Także na razie mogę chyba sobie ten upgrade, mogę go sobie podarować, ponieważ no, najzwyczajniej w świecie, wiecie, upgrade'y opłaca się kupować do tego, czego macie dużo, bo wtedy daje wam to jakby sporo zysku, a tak to... No co my tu mamy? Jakiegoś innego kolorku chmurkę? Zobaczymy co z niej wypadnie. Mam wrażenie, że już troszeczkę ciężej się te chmurki niszczy. Tak mi się wydaje, że już troszeczkę ciężej się te chmurki niszczy niż na samym początku. Może mi się tylko tak wydaje. Patrzcie, już ogólnie dzięki temu, że klikam, wykopaliśmy dodatkowo 8 milionów. O, mamy nowy upgrade. Czego się tyczy ten nowy upgrade? Tych budek. Budkę też mam tylko jedną i kosztuje 195 milionów, także również możemy go sobie podarować, ale... Widzę, że mam jeszcze 3 kryształki. Mógłbym coś z tymi kryształkami zrobić, albo zbierać do 4. Bo z tego co zauważyłem... patrzcie co tu mamy, rzadką kapsułę. Rzadką kapsułę. Ma w sobie jakąś magiczną rzecz. Zobaczmy, co tam jest. No, taki sobie. Dużo szczęścia dodaje ten kill-off, ale no niestety nie powala. Niestety nie powala, także zostaję przy tym, który mi dodaje ciosu krytycznego. Szkoda, bo naprawdę z takiej kapsuły może wypaść coś...
serio coś ciekawego. Aż chyba najczęściej wypadają przedmioty. Czekajcie, aż zobaczę, czy ja mam coś. W sensie najczęściej wypadają chyba kilofy z takich kapsuł. Raczej nie wypadają przedmioty takie jak mam tu. Chociaż może te przedmioty rzadkie są właśnie z takich kapsuł. W sumie nawet nie pamiętam. Dużo mam tych przedmiotów, ale to moje dajcie znać. Możemy sobie te przedmioty wszystkie przeanalizować, ale to w takim odcinku, który będzie nie w tym, w każdym razie. W tym chciałem wam pokazać właśnie Jupiter, a ewentualnie jakbyście chcieli, mogę zrobić dla was taki właśnie materiał, który będzie podsumowaniem. No i tam sobie właśnie wszystko zbierzemy do kupy. No ale to spokojnie, jakby absolutnie nie chcę się rozstawać z tą serią. Jeżeli autor, bo z tego co się orientuję, to jest właśnie jeden. Jeżeli autor doda jakieś nowości, o tu już mi nie wypadła żadna kapsuła, smutno troszeczkę. Jeżeli autor doda jakieś nowości, to jakby jak najbardziej możecie na mnie liczyć, że ja je chętnie nagram, ponieważ mi się w tę grę bardzo, bardzo przyjemnie gra, o czym już zresztą dzisiaj wspominałem. Generalnie, jeżeli byłoby tak, że autor by coś dodał nowego, a ja bym nie nagrywał filmu, to prawdopodobnie znaczy, że po prostu to do mnie nie dotarło, że on coś dodał nowego, także możecie mi spokojnie wtedy napisać w komentarzach, czy to na Facebooku. Link do Facebooka zawsze wrzucam w opisie, także kto nie śledzi, to zachęcam, czasami wrzucam. Czasami można się, nie wiem, 2 godziny wcześniej dowiedzieć, jaki odcinek wleci na kanał. Może to kogoś fascynuje, jak kogoś to fascynuje i chce być tak troszeczkę, wiecie, troszeczkę, żeby wiedzieć przed innymi, no to, to zachęcam do śledzenia. Głównie się przydaje, jak jestem na jakichś wyjazdach, bo wtedy tam wrzucam jakiś ewentualny harmonogram. Dobra, wiecie co, poszukajmy sobie, bo widzę, że już nie wypadają nam żadne kapsuły, poszukajmy sobie może jakiegoś upgrade'u, który będzie mnie kosztował albo te 3 diamenciki, albo mniej niż 150 milionów, a będzie faktycznie dużo dawał. Myślę, że no, to jest ten do maszyn czasu. Ten do maszyn czasu to tak średnio mi jest potrzebny, no ale kupmy go. Może kupimy. Kupujemy? 72 miliony. No dobra, kupmy. Ile mi to dodało? 44. Się opłaca. Się opłacało mega po prostu. A ile jeden taki samochodzik daje? No wydajmy te 20 milionów. 164 mi jeden taki samochodzik dodaje. Nawet się opłaca. Nawet się chyba opłaca. Nie wiem, ciężko mi w sumie teraz stwierdzić tak naprawdę, czy to mi się jakkolwiek opłacało, czy nie. Bo już się średnio orientuję w tym, co mi tutaj ile tego DPS-u dodaje. Bardziej się po prostu kieruję ilościowo niż faktycznie tym, co mi się opłaca. No już troszeczkę straciłem w tym rachubę. Tutaj nie mamy żadnych upgrade'ów, ale zaraz rozwalimy rudę, więc skorzystam z okazji. O, i odbiorę sobie 500 000. Zawsze to fajnie być te 500 000 do przodu, tak? Zawsze fajnie mieć te 500 000 niż tego 500 000 nie mieć. Okej, zobaczmy na Marsie, bo już nie pamiętam, czy ja tu mam jakieś upgrade'y. Och, mam ich całą masę. Wiecie, wydaje mi się, że tak, że teraz będę musiał się zatrzymać na Marsie, ponieważ tych kotów mam dużo, mam ich aż 15. No nie jest to jak, wiecie, nie jest to tak jak na Ziemi, gdzie mam ich, nie wiem, 50 parę. Ale no jest ich sporo, mam ich 15, więc wydaje mi się, że kupno upgrade do nich byłoby naprawdę, naprawdę spoko. Do głośnika jeszcze nie, do głośnika mi się tak średnio opłaca, bo mam tylko jeden. No ale jakby cenowo również tu już na Marsie opłaca mi się coś tu pokupować, powiem wam szczerze. Również te bazy, to razy 36 za 400 milionów, no na to na pewno będę zbierał. Smutno, bo nie mam na co wydać 3 diamencików, ponieważ tu wszystko jest po 4. Także no teraz wydaje mi się, że będę się skupiał na tym, aby tu pokupować właśnie troszeczkę, o na przykład kupię. Stać mnie będzie? No kupię 3 kotki, plus 349 do DPS-u. Myślę, że będę sobie teraz właśnie kupował tutaj różne, o albo to, pyk, curiosity, podróbkę curiosity sobie będziemy, kupimy, zaraz w ogóle dozbieramy, tak żeby było 20, ja lubię, wiecie, ja lubię jak jest w miarę równo, więc dozbierajmy tak, żeby było 20, jest 20, w sumie jedna taka daje mi, cokolwiek to jest, daje mi 116 chyba DPS-u, więc nie najgorzej, nie najgorzej. Zobaczmy, jak te ceny wyglądają na Jupiterze. Wiem, że byliśmy tam przed chwilą, ale wybaczcie, po prostu nie siedzi mi to w głowie. Chyba jest dość drogo na tym Jupiterze w porównaniu z innymi planetami. Tak, jest bardzo drogo, więc na Jupiterze się wstrzymuję. Nie będę kupował na razie nic, chociaż może wiecie, może wyjść jeszcze tak, że bardziej mi się opłaca mimo wszystko kupować coś na Jupiterze, bo powiedzmy, podam teraz na
przykładzie jakichś randomowych liczb. Ta baza dodaje mi, podam na małych liczbach, żeby było łatwiej zrozumieć. Ta baza kosztuje 46 milionów, ale dodaje mi na przykład plus 9 DPS-u, a na Marsie jakiś tam, powiedzmy, piesek jeden kosztuje mnie 8 milionów, ale dodaje mi plus 1 DPS-u, więc wiecie, 46 milionów, to ja bym, jakbym kupił takich piesków, powiedzmy, 5, to już bym wydał 40 milionów, a miałbym tego DPS-u plus 5. Wiecie, 40 milionów plus 5 DPS-u, a tu za 46 milionów mam, powiedzmy, plus 9, więc może się okazać tak, że mimo wszystko na Jupiterze bardziej mi się opłaca kupować tutaj te budynki. No ale to myślę, że jeszcze sobie sprawdzę. Na razie no te ceny tutaj są duże, Najtańsza rzecz tutaj to mamy ten taki latający... Nie wiem, co to jest, latająca łódź. Latający Holender. Najtańszy jest latający Holender, który kosztuje nas 17 milionów. Także w porównaniu z Marsem, gdzie mamy najtańszy budynek za praktycznie połowę tej ceny, no to wydaje mi się, że zostanę sobie troszeczkę na tym Marsie. Tutaj mamy najtańszy za 9 milionów, a tam za 17, więc różnica jest spora. Na Księżycu mam chyba coś za 5, także no myślę, że sobie troszeczkę po prostu nadrobię, na pewno z tymi upgrade'ami tutaj, ponieważ opłaca mi się je kupować. 120 milionów to nie jest tak dużo, jest to do zbierania spokojnie, a myślę, że DPS-u doda mi to naprawdę, naprawdę sporo. No i oczywiście chciałbym wam na pewno pokazać, ile dodaje tutaj najlepszy... Ile po prostu dodaje najlepszy budynek, ta gwiazda na Jupiterze, ile to nam doda DPS-u, jakie ma ewentualnie ulepszenia, jeszcze chciałbym to wam na pewno pokazać. No i na Ziemi, ile ta najlepsza tam, cokolwiek to jest, co kosztuje nas 10 miliardów chyba, latający spodek, ile to też dodaje. Aczkolwiek czuję, że no to jest kwestia, no to naprawdę sporo czasu mi zajmie, zanim uzbieram te 10 miliardów. Okej, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Liczę, że materiał wam się spodobał. Wow, 26 minut wyszło, nawet się nie zorientowałem kiedy. Tak się właśnie zastanawiałem, ile już nagrywam, ale nie popatrzyłem na zegarek, jak zaczynałem nagrywać. No i mamy 26-minutowy odcinek, także ja wam dziękuję za uwagę. Oczywiście teraz muzyki nie słyszycie, ponieważ ja mam włączony podgląd, bo nagrywanie włączam i wyłączam, jakby manualnie klikając taki przycisk zatrzymaj nagrywanie. Nie mam żadnego skrótu klawiszowego, więc muszę najpierw wejść w podgląd i wtedy wam się muzyka z gry wycisza. Także słuchajcie, ja wam dziękuję za uwagę, liczę, że materiał się spodobał i to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, miłego dnia, cześć!